Wysyłanie wiadomości, SMS-ów bez przerwy i wymaganie stałej uwagi. To bez wątpienia narcystyczny nawyk, w którym powinna nam się zapalić czerwona lampka. Narcyzi piszą do ciebie, kiedy tylko chcą. Nie dbają o twoje granice. Tak naprawdę nie obchodzi ich, kiedy śpisz, czy się budzisz, z kim jesteś, czy jesteś na spotkaniu. Tak naprawdę nic z tego nie jest dla nich ważne. To, co jest ważne dla narcyza, to przyciągnięcie twojej uwagi i skupienie jej na sobie przez cały czas. No dobra, ale pewnie zapytacie, dlaczego? Narcyz uważa, że jesteś jego własnością, więc twoja uwaga musi być cały czas na nich skierowana. Nie możesz skupić się na swoich rzeczach, nie możesz skupić się na swojej pracy, nie możesz skupić się na podstawowych czynnościach życiowych. Atencja musi być skierowana cały czas w ich stronę. Jeśli tak nie jest, jest to postrzegane jako forma nielojalności i zdrady. Więc co się zaczyna dziać? Ano, zaczynasz się uzależniać od telefonu. Ciągle jesteś blisko swojego telefonu. Stajesz się niespokojna i bardzo czujna w związku z jego zachowaniem. Nie wiesz, kiedy otrzymasz od niego wiadomość i kiedy będziesz musiała na nią odpowiedzieć. Ponadto na samym początku waszej znajomości, w fazie lovebombingu, kontakt jest bardzo, ale to bardzo intensywny. Zawsze tam i z powrotem, dzień i noc. Ciągle rozmawiasz z nim przez telefon i myślisz, że jesteście w sobie bardzo zakochani, że próbujecie poznać, że to jest szczere. Ale tak nie jest. On potrzebuje twojej uwagi. Żąda od ciebie tej uwagi, ponieważ sprawuje nad tobą kontrolę. W pewnym sensie wciąga cię w pułapkę, a kiedy jesteś już w pułapce, zostawiają cię na pustkowiu, ponieważ teraz, gdy stracili zainteresowanie tobą, zaczyna się dewaluacja i zostajesz w tej bańce chaosu. Najpierw uzależnili cię od tego wzorca, od wysyłania wiadomości, a teraz cię zostawiają i musisz sobie z tym poradzić.